Drodzy przyjaciele, jak się okazuje, nasza walka, którą wiele lat temu zaczęliśmy o wolną Polskę, nie skończyła się i skończyć się nie może. Padło tu już dzisiaj słowo, zdanie, że spośród trzech władz, ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, sądownicza nie tylko się nie zmieniła w 1989 roku, ale jeszcze bardziej uległa patologii. I te wszystkie przypadki, o których tutaj Państwo mówili, te, o których nie damy rady powiedzieć, bo przecież są ich tysiące, dziesiątki tysięcy, a wiemy o tym, ja i Jurek Jachnik, poseł, z którym walczymy na forum Sejmu, z sędziami, z wymiarem sprawiedliwości, wiemy o tym, wiecie o tym wy. Tylko że, ponieważ tych spraw jest tak wiele tysięcy pokrzywdzonych przez sądy, tak wiele korupcji jest osłanianej przez wyroki sądowe, przecież to nie jest przypadek, że cały ten proces grabieży Polski trwa 27 lat, on trwa pod osłoną sądów. To sędziowie osłaniają, to sędziowie w Warszawie wystawiali wyznaczali kuratorów za nieżyjących jakichś tam z Brazylii emigrantów. Drodzy Państwo, i przyczyny tego stanu rzeczy to nie tylko to, że jest 120 czy 1200 skorumpowanych sędziów. Nie. Te przyczyny tkwią głębiej. One polegają na tym, że władza sądownicza podlega tylko samej sobie. Sędziowie się sami wybierają, sami kontrolują, nikim nie patrzy, patrzy im na ręce kolega. Wiecie, za co są postępowania dyscyplinarne wobec sędziów? Mówił pan przewodniczący KRS-u ostatnio w Sejmie. Za to, że jak go złapią na radarze, że prędkość przekroczył. Nie za to, że w sali sądowej popełniał przestępstwa. I my to musimy zmienić, żeby nasze spotkanie nie zakończyło się tylko tym, że my poskarżymy się, poopowiadamy, ale żebyśmy podjęli działanie takie, które doprowadzą do zmiany. I my, proszę Państwa, wiemy, co trzeba zrobić. Trafiliśmy ich. Trafiliśmy. To jest zapisane w Konstytucji. Artykuł 4 Konstytucji mówi: władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej należy do narodu. Naród sprawuje władzę. Brawo! Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli albo bezpośrednio. Pytam się wiceprzewodniczącego Komisji Sprawiedliwości z Platformy, pana posła Wilka: panie pośle, kto wybiera sędziów? On mówi: a kto? Bo nie wie, a jest trzecią kadencję posła. Proszę Państwa, i musimy wrócić do tego, że w ustawie o sądownictwie, w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa została złamana zasada suwerenności zwierzchnictwa narodu. Po prostu została złamana. Powiedzieliśmy to w Sejmie. Ja, Jachnik, mówimy to. I oni milczą, bo wiedzą, że mamy rację. Nasz przyjaciel Zygmunt siedzi w więzieniu. Żeby to jego cierpienie, ta ofiara nie poszła na marne, dzisiaj musimy się stąd rozjechać z konkretnymi zadaniami. Przygotowaliśmy taki apel, proszę Państwa. I zachęcamy, żebyście Państwo i ten apel, że tak powiem, przeczytali i podzielili. Ale też przygotowaliśmy druk petycji. Te petycje roześlemy też Państwu mailowo, powiesimy na stronie naszej. Powołaliśmy taki zespół poselski na rzecz nowej konstytucji. Jest strona nowakonstytucja.org i tam będzie ten apel przez Adama, przez Jurka Jachnika. Ja wszystkim mamy kontakty, wyślemy Wam. I prosimy, żebyście te petycje nawet indywidualnie albo w 2-3 osoby podpisywali i wysyłali do Sejmu, do Krajowej Rady Sądownictwa do wiadomości i do nas do wiadomości, żebyśmy mogli wiedzieć, gdzie które środowisko okazało się sprawne. I niech oni dostaną kilkadziesiąt tysięcy takich petycji w Sejmie. Takiej samej treści. Nic tam nie musicie zmieniać. Tam są postulaty nasze, te ustrojowe. Ja Państwu czytam apel, bo w tym apelu też one są. Ten apel jakby stanowi nasze stanowisko. Jeśli Państwo uznacie, że możemy go zaaprobować, to proszę o aklamację, ale najpierw go odczytam, pozwólcie. Warszawa, dnia 17 września, swoją drogą to znamienna data. Apel. Zgromadzeni pod Sądem Najwyższym, działacze społeczni, protestujący przeciwko zemście sądowej i uwięzieniu Zygmunta Miernika, ale także przeciwko powszechnemu bezprawiu w wymiarze sprawiedliwości. Wzywamy wszystkich do poparcia projektu uzdrowienia polskich sądów przez 1. Wprowadzenie do polskiego procesu sądowego ław przysięgłych na wzór rozwiązań, jakie znamy z krajów anglosaskich. Naród ma sądy. 2. Wprowadzenie instytucji sędziego pokoju wybieranego przez mieszkańców gmin
dla rozstrzygania prostych spraw. Taka instytucja była przed wojną, proszę Państwa, w polskim wymiarze sprawiedliwości. Sędzia pokoju, to co jest w Ameryce. Wybiera się człowieka, on nie musi być prawnikiem, byle miał autorytet, był uczciwy i on rozsądza te proste sprawy z kodeksu wykroczeń w danej gminie. I to odciąża sądy, wtedy ludzie nie biegają z bzdurami do sądu. Trzy. I tu jest, proszę Państwa, nasz wynalazek. I tu ich kładziemy na łopatki, bo jest to zgodne z konstytucją, a przywraca czwarty artykuł zwierzchnictwa narodu nad sądami. Czy wprowadzenia wybieralności kandydatów na sędziów przez wojewódzkie rady sądownictwa. Jak jest Krajowa Rada Sądownictwa, dlaczego nie ma być wojewódzkiej rady sądownictwa? Nie ma zakazu w konstytucji. Przez wojewódzkie rady sądownictwa pochodziłyby z powszechnych wyborów. Obywatele by wybierali te wojewódzkie rady sądownictwa. Z powszechnych kandydatów na sędziów z danego województwa. Kandydaci na sędziów z danego województwa byliby zatem wybierani przez przedstawicieli narodu i wada konstytucyjna zostałaby usunięta. Dopiero kandydat na sędziego wybrany przez Wojewódzką Radę Sądownictwa byłby przedstawiany Krajowej Radzie Sądownictwa do dokonania ostatecznego wyboru zatwierdzanego następnie przez prezydenta. Wymyśliliśmy taką instytucję, którą sprawdziliśmy już to z prawnikami. Jest zgodna, nie ma zakazu w konstytucji, żeby tak właśnie wybierać sędziów. W ustawie to zmienimy. 4. Wprowadzenie powszechnych wyborów 15 sędziów wchodzących w skład Krajowej Rady Sądownictwa. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z 25 osób. Jest tam prezes Sądu Najwyższego, prezes Sądu Administracyjnego Naczelnego i jest 15 sędziów, bo tam jest jeszcze minister sprawiedliwości, mianowani przez prezydenta, przez Sejm, przez Senat. I jest 15 sędziów. I też nigdzie nie jest powiedziane, że tych 15 sędziów nie może być wybranych przez społeczeństwo. Dlaczego nie może być wybranych przez społeczeństwo? Mogą. W tej chwili jest ustawa, gdzie oni się sami wybierają, ale trzeba im to zabrać. 5. Utworzenie odrębnego sądownictwa dyscyplinarnego dla rozpatrywania wykroczeń i przestępstw popełnianych przez sędziów i innych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości. To musi być odrębna osoba, nie może kolega sądzić kolegę. Domagamy się także doprowadzenia do weryfikacji niesprawiedliwych wyroków zapadłych w ostatnich 26 latach. Trzeba powołać specjalną komisję i zweryfikować te wyroki, o których mówię. Brawo! Są to propozycje posłów zrzeszonych w poselskim zespole na rzecz nowej konstytucji, stanowiące treść petycji do Sejmu. Wzywamy wszystkich obywateli, stowarzyszenia i komitety do organizowania regionalnych komitetów zbierania podpisów obywateli pod petycją i kierowania jej do Sejmu, Krajowej Rady Sądownictwa oraz poselskiego zespołu na rzecz nowej konstytucji, i do nas, do mnie, do Adama Słomki, do Jurka Jachnika, jako tych organizatorów, tych, którzy będziemy to jakby koordynować. Zmiany w polskim prawie muszą uzyskać wsparcie obywateli. I o to wsparcie do wszystkich się zwracamy. Żaden Sejm od 26 lat nie był zdolny do naprawy stanu polskiego bezprawia. Bez wspólnego i silnego nacisku obywatelskiego. Nikt, ani politycy, ani sędziowie, ani my, nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Proszę Państwa, jak my nie zorganizujemy nacisku społecznego, to proszę mi wierzyć, nie zmieni się nic. Dlatego wzywamy wszystkich do działania. Tylko obywatele mogą naprawić nasze sądy i nasze państwo. Wspólnie tego dokonamy. Przyjęliśmy taką nazwę Społeczny Komitet Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości na razie. Potem będziemy naprawiać inne. Janusz Sanocki, działacz opozycji demokratycznej, więzień polityczny, dziennikarz, Stowarzyszenie Obywatele Przeciw Bezprawiu, poseł na Sejm. Jerzy Jachnik, Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu Sądu i Prokuratury, poseł na Sejm. Adam Słomka, działacz opozycji demokratycznej w PRL, więzień polityczny, poseł na Sejm pierwszej, drugiej i trzeciej kadencji. My trzech będziemy to, jeśli Państwo pozwolicie, koordynować. Czy taki apel, czy takie stanowisko możemy dzisiaj przyjąć, proszę Państwa? Tak jest! Brawo! Bardzo Państwu dziękujemy. Rozdam Państwu teraz treść petycji.